Sprawa 11-letniej Magdy Florek jest jedną z tych, która nigdy nie zostanie rozwiązana. Dziewczynka zostaje zamordowana we własnym mieszkaniu w Kraśniku tylko i wyłącznie dlatego, że nie idzie do szkoły z powodu choroby. Tego konkretnego dnia w lutym 1987 roku bliżej nieokreśleni sprawcy, bo najprawdopodobniej były to dwie osoby, postanawiają obrabować mieszkanie rodziny Florek. Sprawcy nie wiedzą jednak, że w mieszkaniu jest wówczas dziecko. Po więcej zapraszam na kanał Krymikrąg na YouTubie i Spotify. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.